Siemka, to Paweł. Tu zrobiłem taką skrzynkę koledze, nie wiem, znajomemu, mojemu widzowi. To jest skrzynka 15x22x6,5, jak się nie mylę. Tu już jest przygotowane, śruby są, nakrętki się odkręca i tam jakieś możecie sobie to gdzieś podpiąć. Tu jest ta płytka przykręcona w środku, tu jest wyjście do tej płytki tylko kabelkiem i nic więcej. I to jest cała płytka. Ta płytka jest, górę jest obita, oklejona folią, to była czarna, folią jest oklejona. No co tu ma? No ma stacyjkę, dwa te przełączniki klapkowe i guziczki. I chciałbym wam to tak krótko pokazać tylko w grze, mniej więcej, że to działa. To jest ta płytka do tego sterowania, do tej skrzynki jest wzięta z tym projektu. Ja dam pod filmikiem link do tej firmy, dokładnie tego z tym projektu. Z mojego linku prosiłbym kupować albo zamawiać, bo tam można dostać potem jakieś zniżki. Także prosiłbym z tego linku, co jest pod filmikiem, zamawiać, bo ja dostałam coś. Wy może dostaniecie coś, tak będę może załatwiał z tą firmą, także prosiłbym to tak. No i tak to wygląda. Stoicie, nie? Stoicie sobie tu. Nie. Przekręcam raz. To chciał zamawiający, chciał mieć taką stacyjkę. Zapala się zapłon. Przekręcam jeszcze raz. Odpala się ciągnik, nie? Czekajcie, bo to jest nagrywane wszystko w ręce. Tak samo gasić, nie? I zgaszę, no bo to jest na jeden, nie? Odpalam. I wracam. Mogę tak samo tu przyciskiem, bo podpisałem sobie przycisk pod to, nie? I odpalam. Tu na przykład jest... To jest ta najtańsza płytka z tego sim projektu. No, lepsza jest ta JC32. Tu jest na przykład awaryjne, nawet mi się tu świecą awaryjne. Muszę zamknąć i jeszcze raz, żeby włączyć. Tak samo ręczny, nie? Włączam ręczny, świeci mi się ręczny, tu się też nawet zapala ręczny. I gaszę. No i co tu? No tu na przykład mam podpisane szybkie obracanie kamery, nie? Lewa, prawa, środek, wyjście, wejście. No i tu tak samo. Tu są, co tam jest? Dyferencja chyba jest włączony. Światła. Światełka. Tu długie, krótkie. Tam, aha, ten. Koguty na dachu. Tu klakson, jak słyszycie. Tu drugi. Tam też coś jest włączone, teraz nie pamiętam. O, tu wycieraczki. Także podpisujecie sobie te przyciski pod co chcecie. Płytka ma tam, ściągacie program z tego sim projektu do tej samej płytki i tam jest zaznaczenia, czy jest to jako przycisk, czy jako przyciski obrotowe. Tam jest tylko tyle. W JC32 jest tego troszeczkę więcej, bo jako przyciski obrotowe, jako przyciski, jako przełączniki jeszcze jest. Także JC32 jest lepsza według mnie płytka, ale niestety jest droższa o 10 funtów. Także mówiłem, link do tej firmy, tych płytek to dam pod kanałem. Proszę wchodzić i zamawiać przez ten link, także ja dostaję tam jakiś procent i możliwe, że mi się uda dla was zamawiających przez ten link coś też wykombinować. Nie muszę popisać z tą firmą, jak to będzie. No i tak to wygląda, no jak, no co wam więcej powiedzieć. Cena tego, ja nie powiem ceny tego, tu bo nie będę mówił, jak ktoś chce, to niech się przyjdzie spytać. To jest tak wymierzone bardzo, bardzo ładnie, starannie, poklejone, przykręcone, także no powinno być super zajebiście, także nie jedną taką skrzyneczkę robię, także jest ok, nie? No to zapraszam na mój kanał i do następnego razu. Na razie.